O Jezu. Chłopaki, ale ja się źle czuję, masakra. Ja nie mogę jeszcze latać. Widzicie te stwory? Jeszcze nam tu latają, tam się zawiesiły. Masakra. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Coś się zaczęło niedobrego gdzieś na tym serwerze. Wszyscy zaczęliśmy chorować. Strasznie mi się kręci w głowie, chłopaki. Mi też właśnie, chłopaki. Masakra. Ja tutaj się w kopie wzięłem. Macie jakieś leki na to? Nie mam nic. Masakra, jeszcze tam to latają te stwory. Dobra, i może chodźmy do Neona. Chodźmy do Neona, otwórz to przejście. O jeny, aj się źle czuję. O nie, został tam, Dave. Chodźcie. Już idę. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku musimy odkryć przyczynę tego, dlaczego się tak czujemy, bo jest po prostu totalny dramat. Boli nas wszystko, jest strasznie zła atmosfera, Nie wiem, macie jakieś leki? Ja chyba jakieś leki mam u siebie w statku, może jakieś nadprzyrodzone takie leki będą. Nie macie, to chodźmy może do mnie. Jakieś leki weźmiemy i tak dalej, bo... Bo ja strasznie się źle czuję, strasznie. Jak sprintujemy, to mi tak w kościach łupie, ja nie mogę. No, masakra. W krzyżu mnie tak rypie. Tu jest w ogóle ta zjeżdżalnia, też musimy też na jej temat coś, kurczę, zrobić za jakiś... Co? Co się stało? Gdzie te pioruny walły? Co się stało? O! Co jest? Ej, tam jest coś! Co? Co to jest? Ej, co to? Co to tam się... Co? To tam te pioruny walnęły? Jeden, jeszcze lecą na nas te stwory. Ja nie mogę. Co to jest? Co tu się dzieje? To jest masakra jakaś, o co tutaj chodzi? Co to? Ej, jaki nalot mamy? Co jest przez tą burzę teraz? Co się tutaj stało? Zabijcie ich, ja nie mam łuku. Muszę sobie ale ich trafiam, wszystkie dostają. Ja nie mogę. Co się dzieje? Co to jest? To jest jakiś portal, ale dlaczego? Dlaczego on się pojawił przez burzę? Co to jest? Co się wydarzyło właśnie w tym momencie? Dobra, Neon, zostaw ich już. Co to jest? Tego tu nie było przecież. To są jakieś głowy. Masakra, to jest straszne. Co to jest, chłopaki? Skąd to się wzięło tutaj? Zobacz, co tu jest. Co? Jakieś minki takie wkurzone. O co chodzi? Jaka to boli jeszcze. Co jest? Jaki portal tu się pojawił? Jaki bydlak. Co to może znaczyć? Co to może znaczyć, chłopaki? Ej, widzowie, napiszcie, co myślicie, co to jest. Co jest? Dostałeś? Zadało ci obrażenia, to coś. Ej, ty, pająka wchłonęło! Na moich oczach pająka wchłonęło! Nie! Co? Nie zbliżajcie się do tego, bo jeszcze was wchłonie. Nie, ja tam nie jestem. Ja nie wiem, co to jest za portal, to jest o wiele większy portal. Oła! Nie, dole wypadłem! A! Nie, dobra, ja się nie zbliżam do tego. To jest niebezpieczne. Dobra, ej, bo się palę ciągle. Zabiję tego Endermana, mam looting. O nie! Palę się, tu jest woda. Szybko, idź do wody, jest dobra. Zabijcie tego szkieleta. Jezu, jakie odgłosy, co to jest za straszny odcinek, masakra. O co chodzi, ale dlaczego jest takie przejście, no ja nie wiem. Jak myślicie, co to może być, ten portal? Pomysły? Nie mam pojęcia, ale pamiętacie jeszcze... Dla mnie to jest jakaś masakra totalna. Ej, no właśnie, przecież w Palionowie raz już była postać. Jaka postać? Ej, o co chodzi, chłopaki? No zrobiła jakieś te zrobiła, takie jakby pomniki, jakieś posągi postawiała, nie wiem, my się śmialiśmy z nich wtedy. Tak, może się teraz wkurzył i tutaj, może przyszedł, ja nie wiem, co tutaj się stało, no patrz, jakie to jest wielkie przejście, nie było takiego. Może to jest, może Herobrine? O czy nie. To mógłby to być Herobrine? Ej, ja mam pomysł. Ty przecież ostatnio mnie trollowałeś i może go przywołałeś w ten sposób. Nie, i na Wojanowicach też już nie ma Herobrine'a. To może przylas do nas! Nie, to nie może być prawda, to nie może być prawda. Jeszcze parzak blisko, tu jest twój domek, stary. W ogóle między moją rakietą a waszą wioską się to pojawiło. Tutaj zwierzęta mają najbardziej przerąbane. I co z tym portalem? Ja się odsuwam, boję tego, jak to jest Herobrine faktycznie. Nie, najlepiej nic nie róbmy, na razie ja bym to zamurował ewentualnie, to weźcie sobie na to. Nie, trzeba poczekać, bo to jest. Ja bym się tam nie zbliżał, stary, to może nas wchłonąć. Dobra, na moich oczach wchłonęło pająka, stary, ja nie wiem, gdzie on teraz może być. Ja nie mogę, nawet nie chcę sobie wyobrażać, co ten pajączek teraz czuje. Nie, dobra, nie zbliżamy się do tego, chłopaki, ale coś ewidentnie niedobrego się dzieje na tym serwerze. Ja bym to jakoś zbadał. Ja nie wiem, stary, co my mamy teraz w ogóle zrobić, Boże Święte, Herobrine po raz kolejny napada na serwer. Nie mamy na to w ogóle wpływu. On nas totalnie torturuje wszystkich. Wszystkich, co grają w Minecrafta, teraz torturuje i teraz pojawił jakiś... To jest masakra. No, musimy się dowiedzieć, czy to jest na pewno Herobrine. Chłopaki, ja bym się przygotował w wiosce dobrze na odparcie ataku. Dobry pomysł. Czemu tak wszyscy się źle czuliśmy? No może przez to właśnie. Może to jest powód tego wszystkiego. No to roznosi jakąś chorobę. No. Jeju, nie. Dobra, chłopaki, ja nie mam diamentowej zbroi, ale mam ją w domku, więc ja bym prosił was, żebyście ze mną poszli bo ja się boję tego portalu. Nie zostawimy cię samego, nie w takiej sytuacji. Jeszcze, jak mnie jeszcze by piorun trzepnął,
I to, to by było niekorzystne, niekorzystne by to było. Chujeny. Nie no, ten portal wygląda strasznie. I to jeszcze się no, pojawiło w takim miejscu dziwnym. Chodzi, o nie, no, jeszcze mnie pająki boją, biją, chciałem powiedzieć. Dobra. Dobra, ja nie mogę, nie wiem totalnie co o tym myśleć. Dobra, lecę się uzbroić po prostu, bo jak w każdej chwili tu może te Herobrine zaatakować i co wtedy? Idzie Dave? Gdzie ty, Davik, jesteś? Ja podziemną tą pojechałem. A, okej, rozumiem. No, bo tutaj, słuchajcie, tworzymy na serwerze Metro właśnie. Też, więc będziemy mieli szybszy transport między moim statkiem a wioską. No i dodatkowo pewnie to Metro też poleci gdzieś w jakieś inne miejsca. Dobra, idę się uzbroić. Masakra, jeszcze noc. Mnóstwo potworów. W sumie to teraz ich zrespiło najwięcej przez ten piorun chyba. Też mi się masakra. Jeżeli wam się oczywiście odcinek podoba, to zostawcie łapkę w górę. Ja dziękuję wszystkim bardzo za aktywność, którą mamy, ponieważ jest niesamowita. Dobra, tutaj mam zbroję moją, taką diamentową. Jest myślę, o kurczę, w miarę dobrze zenchantowana. Właśnie ona czekała na odpowiedni moment. Więc założę tą zbroję, a odwieszę sobie całą resztę. O, super. No i muszę... Słuchajcie, ja bym potrzebował jakieś enchanty jeszcze, w sensie na tą zbroję. To w sumie mam bardzo fajne enchanty. I tu nie potrzebuję nic więcej, ale bym potrzebował na przykład na miecz coś, bo mam tylko niezniszczalność 3, a potrzebuję, żeby zadawał więcej obrażeń. Znacie się na enchantach? Wiecie, jakie enchanty mógłbym tutaj rzucić? Tak. Na mieczu musisz mieć ostrość, do tego najlepiej odrzut i jakieś podpalenie. O, dobra. Czy odrzut to różnie, zależy co chcesz osiągnąć, nie? Ja chcę zadawać dużo obrażeń. O, tu mam jakąś książkę. Wydajność pod wodą, to bardziej to by mi się przydało. Na pewno Sharpness 5, Sweeping Edge też jest przydatny, powiem ci szczerze, bo wtedy więcej potworków naraz bijesz. Aha, rozumiem. Rozumiem. No dobra. Tutaj w ogóle Dave, bo ty na jednym z odcinków tu zostawiłeś u mnie w skrzynce te rzeczy. 16 Ender Pearl, jakiś bruk i zaklętą książkę, to sobie możesz je zabrać tu na górze. A, faktycznie, zapomniałem o tym. Kurczę, ale teraz nie mam na to miejsca niestety. Mogę ci to zabrać, zaniosę ci to do domu. O, dziękuję ci bardzo, mam cały ekwipunek. I w ogóle musisz zrobić jakąś ochronę dla swoich kurek. Ty, właśnie! Dobra, to ja, może ja teraz koblem tak lekko zamuruję. Tak, żeby tu z góry nie dostał się ten Herobrine. Nie chciałbym, żeby... Ja tutaj odparłem falę potworków na zewnątrz. Dobra, się tu nie popudziły. Myślę, że teraz są w miarę bezpieczne, nie? Tak, teraz na pewno już nic tu im zrobię nie grozi. Tak, o, tak zamurowałem, teraz już bezpiecznie, bezpiecznie o wiele, dobra. I mają nawet powietrze tam w środku dostęp. Mają... O nie, znowu lecą te stwory. Kolejny dobra, atak. Ja się nimi zajmę. Kolejny atak, przez ten piorun, przez ten portal, to wszystko się nasiliło teraz. To nie było, tego nie było tak dużo. Ej, muszę też łuk sobie zrobić, to jest w ogóle. Dobra, ja idę jeszcze do chaty na szybkowe zabicie. O ja nie, przepraszam, David. Ja zrobię sobie łuk. O, jak mnie wszystko boli. Masakra, straszne, źle się czuję, strasznie, to jest... No nie spodziewałem się, że to może tak wpłynąć na nas. Nie, ej, nie mam... się dzieje, naprawdę. Nie mam tego. Macie może... nici? Nie mam. A nie, mam. Dobra, o. Już nieważne. Nie widziałem, że mam w takim punku. No akurat też miałem, więc spoko. O nie, to się... Zawsze się mylę z tym, inaczej robię ten łuk niż się powinno go robić. Dobra, jeszcze enchanty na łuk jakiś muszę mieć, więc sobie... Dam tutaj łuk też, pochodnie, może tak, o, dobra. Dobra, ja bym się jeszcze raz, o jest dzień, to teraz się czuję troszkę pewniej. W nocy to jest zbyt niebezpiecznie, w nocy to jest strasznie niebezpiecznie. Dobra, lecimy tu zobaczyć na ten portal jeszcze. Odważy się ktoś z was w niego wejść, bo ja się boję. No ja bardzo chętnie jestem policjantem, więc ja tutaj na pierwszy ogień mogę, kurczę, jakieś chore... O, nie! Gdzie spadłeś? W par! Jacie! Dobrze, że mam Protection 4 wszędzie! Ja nie mogę... Co to było? To jest pułapka zastawiona przez nie wiem, piorun może zrobił tą dziurę. Nie mam pojęcia, co to chłopaki, co mam teraz zrobić? Ja się stąd dobra, nie wydostanę. Dobra, akcja ratunkowa, stary, czekaj tam, zaraz ci... Są potwory! Zaraz... Musisz wypłynąć, Dasz radę. Dasz radę, dobra, idziemy po wiaderko. Masz wiaderko, Dave? Tak, ja zrzuciłem już wodę. Tylko się chyba utopię, to jest tak długi ten... Nie utopisz się, jak będziesz szybko płynął, nic ci się nie stanie. Dobra. O, płynę szybko, chłopaki! Dasz radę, stary, szybko! Już ci przygotowaliśmy, żebyś mógł wypłynąć. Dasz radę, widzimy ciebie. Uda ci się. Nie poddawaj się, jesteś zwycięzcą. Nie, zaczął go bić! Nie dawaj rady! Szybko. Czekaj, ja go uratuję! Nie, wodę! Daj wodę! Żyję!
O nie, spłynęliśmy znowu na sam dół. Co to jest? A to jest to metro! To jest to metro, tak. Tu, dobra, wpływamy, stary. Nabierz dużo powietrza, uwaga. 3, 4, lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. O, jeszcze trochę. O, Dave nam pomoże. Chodźcie, 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 chodźcie. O nie, kończy mi się powietrze. Ale damy radę, macie damy blisko, radę. Macie blisko, macie blisko, macie blisko. A, damy radę, damy radę. Damy radę. Ja cię wypchnę, ja cię wypchnę! O, dobra, Udało się. Ja nie mogę, muruję to, muruję to, bo tu jest zbyt niebezpiecznie. Dobra. O, za pierwszym razem straciłem przytomność, nie, ale znowu mnie w dół wciągło. Ja się boję do tego portalu podchodzić, ja się boję do tego portalu podchodzić. Bo ma jakieś straszne efekty. No, ja boję się, że on wciągnie nas i... O, co się stanie, jak tam strzelę? Nie. Przeleciała. Znikła? Czy przeleciała? Nie wiem, właśnie. Jo, co? Co? Kolejny jest? Piorun walnął. Dlaczego? Nie, to przez te strzały, nie strzelaj tam. Nie, dobra, ja, dobra, nie, dobra, nie, ja już, nie, 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 już tak nie robię. Nie, to chyba nie jest dobry pomysł, żeby ktokolwiek tam wchodził, chłopaki. Nie, no nie, wchodźmy tam, może lepiej. Coś się dzieje złego, coś się dzieje wtedy. Nie, uciekajmy stąd, uciekajmy, zostawmy to. Dobra, leć, zostawiamy, uciekamy. to nie ma sensu. Dobra, chłopaki, ja proponuję, żebyśmy skończyli tutaj odcinek. Dobra. Po prostu, ja nie wiem, co się stało, portal się jakiś pojawił. Będziemy w następnych odcinkach pewnie rozgryzać to, dlaczego ten portal się pojawił i co się tak naprawdę wydarzyło. Ja tymczasem wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. No i do zobaczenia już jutro o godzinie 19:19 i zapraszam na kanały do chłopaków. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, pa pa, pożegnajcie się. Hej ja. Cześć, cześć.